dobra. Ja próbeczkę mam. Tutaj mamy też jakąś nowość, ale to już raczej nie. Znaczy też jest ładny zapach, ale ktoś zostawił jakiś nieładny. Same ładne zapachy, a ktoś zostawił nieładny zapach, słuchajcie. Tutaj mam oczywiście Clarins, a z Clarinsa też wiem, że coś miało być nowego, tylko nie wiem, czy to u nas weszło. Dalej, co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? Urban Decay. O, czy to jest nowe? Słuchajcie, czy to jest nowa paletka? Czy ja jestem zacofana? To chyba jest jakaś nowa. Honey się nazywa. I ma takie kolory. I poczekajcie, bo muszę ją przetestować. No, powiem wam, że to jest chyba... To jest chyba nowa paletka. Nie widzę, żeby była jakaś miniaturka. Nie chcę trochę działać palców. Ale no kurczę. Ale te żółcie. No wam powiem, że tak. A tutaj jest. Tutaj jest ta nowa paleteczka. Także jest nowa paletka z Urban Decay. Fajnie, że jest ona bieżąco. Ja to chyba stanęłam, słuchajcie, na której. Mam tą Reloaded. I w sumie ją sobie jako jedyną zostawiłam, aczkolwiek powiem, że ta również jest świetna. Ta jest fajna, ale nie dla każdego, uważam. Ta jest fajna też nie dla każdego. Na przykład ja wiem, że korzystałabym bardziej z tej tutaj strony. Może z tego jednego cienia. Te byłyby przeze mnie nieruszone, jasny byłby jeszcze tylko ruszony. Także nie wiem, czy do końca to by się mi opłacało. Tutaj też mamy coś nowego. Stay Naked. To chyba jakiś podkład. Tutaj chyba jest korektor. I coś do ustów, tak, i coś do ustów. Lip Lasting Glossy Tint. Glossy Tint. No, brzmi nieźle. Jakiś taki nudziakowy kolor, ale nie chcę mi się za bardzo próbować, gdyż mam już coś na ustach. Dalej, co my tutaj mamy? Nie, tutaj już chyba wszystko to, co było. Wszystko to, co było. Tutaj możecie sobie właśnie potestować tą nową paletkę, ale nie chcę za bardzo sobie wrócić łapek, ale naprawdę wyglądają te cienie. No fajnie wyglądają, no naprawdę fajnie. Taki jeden błysk na całe oko i tylko delikatnie beżem po całej powiece i naprawdę można stworzyć look. Tutaj mamy podkłady, nie wiem dlaczego, ale ja nigdy jakoś nie miałam, słuchajcie, parcia na... Nie miałam parcia ani ochoty testowania, słuchajcie, tych podkładów. Dalej, zestawy, zestawiki. O, gdzieś to widziałam. Gdzieś to widziałam, chyba o stylizacji na kanale, tak mi się wydaje. Mamy zapachy, o, ozdoby na Halloween, na Halloween. Tutaj też mamy jakieś rzeczy pachnące, pachnidełka, Benefit też wiem, że coś nowego wyszło. Tutaj mamy jeszcze jakieś takie, Calvin Klein. Co my mieliśmy z Benefit? Coś było, wiem, że coś było z Benefita, ale teraz nie pamiętam co. Wiem, że jakaś nowość wyszła, tylko czy ona u nas jest? O, i to chyba jest to. I to chyba jest to nowość, tak. Ja za chwilkę sobie go obejrzę. No i muszę wam pokazać, tutaj jest bardzo fajny taki oto. Czekajcie, pokażę wam to opakowanie. Muszę wam powiedzieć, że jest bardzo duże opakowanie, bardzo fajny taki kolor, bo jest, myślę, że dla każdego. Oczywiście jest La Mer. No i co? I muszę wam powiedzieć, że cena tego Lip Volumizer and Lip Balm, no balm to może nie, ale ten Volumizer jest bardzo fajny, ale nie za 65 funtów. No hello. No hello po prostu. Ja się pytam, za co ta cena. Tutaj mamy jeszcze Pradę. Mamy Pradę. O, ja jestem dzisiaj psiuknięta właśnie tym. Jestem psiuknięta właśnie dzisiaj dokładnie tym. Mamy jeszcze, zobaczcie, mamy jakiś lek eliksir i tutaj mamy taką rzecz do nóg i shower gel i body cream, bo, czyli krem do ciała. Także polecam ten zapach, ale polecam wam naprawdę szukać, słuchajcie, promek, bo się opłaca na promkach. Tutaj mamy co? Też jakieś zestawy, zestawiki. Mamy już jakieś promocje przedświąteczne chyba. Wanted, o, tego nie znam, ale nie ma próbki, ale ciekawa go jestem, ciekawa. O, tu jest, jest. Czekajcie, teraz wam może coś powiem. Czekajcie. No, muszę wam powiedzieć, że naprawdę spoczko. Siknę sobie z tyłu głowy. Z tyłu głowy, nie z tyłu głowy, tylko... No, muszę wam powiedzieć, że ładne. Bardzo fajny zapach.
Teraz się zapytam, czy mają też próbeczkę tego zapachu. Bo widzę, że tutaj są. Tutaj są ale, a tylko chyba alieny. Ale sobie coś byśmy wzięli, co? Weźmiemy sobie moje dwa ulubione. Alieny. Czerwony. Czerwony i fioletowy. Czerwonego jeszcze nie znam, zaraz wam pokażę. Czerwony jest taki. I ja go w sumie nie znam. Nie wiem, który to jest alien. Ale weźmiemy sobie dwie próbeczki. Tak patrzę, czy jeszcze jest jakiś. Jeszcze jakiś inny. To jest czerwony. To jest złoty. Tej nie chcę. To weźmy sobie jeszcze jeden zielony. Jeszcze jeden czerwony. Ale muszę się i tak zapytać, słuchajcie, o ten wanted, bo bardzo mi się podoba. Mhm. Ten wanted bym chciała próbeczkę. Zaraz się ich zapytam, gdzie mają i czy mają. Dobra. Ale bardzo fajna nuta. Taka bardzo kobieca, bardzo zdecydowana. Raczej mocniejsza niż słabsza. No ale właśnie nie widzę. Mają, kurczę, tu wszystko, ale no tutaj one są. Nie wiem, czy widzicie. Męski jest przepiękny. Ten mogę wam od razu, polecam wam w ciemno. Przepiękna nuta. Jakieś go mojemu bratu chyba bodajże kupowałam. Także naprawdę wam polecam. Tu już są wszystkie nam znane, ale jeszcze się właśnie zapytam. No i też z Miu Miu macie też nowość. I z Miu Miu macie też bardzo fajne, słuchajcie, właśnie opcje. Czekajcie, bo ja chcę sobie psiknąć, tylko nie wiem, czy ja jedną ręką zdejmę. Zdjęłam. To już jest, słuchajcie, nuta taka. To jest nuta bardzo charakterystyczna, już taka i jeszcze bardziej indywidualna niż to, o czym ja wam mówię. Ale jeżeli chcecie pachnieć bardzo specyficznie i bardzo indywidualnie i tak inaczej niż wszyscy, to tak, to ten zapach wam to zapewni. Zdecydowanie. Także to, no ja jeszcze się tylko zapytam właśnie o ten wanted, bo on mnie bardzo, bardzo interesuje, jak on by się spisał na moim ciele. Nie wiem, czy tutaj będą ceny. Jest. 46 funtów, czyli mniej więcej wychodzi, słuchajcie, tak jak Yves Saint Laurent za 30. Nie, 56. Tutaj co? 62 i 80 za pojemność 80 ml. 62 za pojemność 50 ml. Ale ja wam polecam naprawdę patrzeć na po prostu przeceny. Czekać na święta na przykład. No, ale fajna nuta. Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Ja sobie za chwilę poproszę o próbeczkę. No i dobra, jak widzicie, zeszłam z wami. I'm from the promise. Do you have any sampler? Or? No. Just taste as a gift. Okej. No i macie tutaj nowości, słuchajcie, od J.Lo. Od J.Lo. I tutaj mamy jeszcze nowości Thank You Next od Ariany Grande. Niedrogie, ale muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo, bardzo ładne. I tutaj mamy 30 za 23 i setkę za 43. Tutaj mamy nuty. Jasmin. Drzewo sandałowe. Naprawdę fajna nuta. Za te pieniądze. I tutaj mamy 43, 33 i 25 za 30. Fajnie, nie? Pani mówi, że nie mają testerów. Natomiast zobaczcie, że stoi na dole. Ale nie będę się kłócić. Nie będą się kłócić. Dobra, idziemy dalej. Idę z wami dalej i tutaj mamy już co? Szaleństwo kalendarzy adwentowych. U mnie na pewno już tego nie zobaczycie. Nie będę się już to bawić, ale no, może niektóre są fajne. Fajne zestawy na pewno, na prezent. Tutaj widzę też coś fajnego. Fajnie to zapakowane, fajnie to wygląda i naprawdę fajna opcja na prezent. Ta-da! Studio London. No widzę, że o, z Nyxa jakieś zestawy. Fajne, fajne, fajnie to wygląda. Tutaj mamy też jakieś olejki porobione, witamina C, stoisko z Revolution, coś tu pewnie, o, nowości jakieś. Nawet jeszcze powiem szczerze, że nie do końca wiem, co tam jest, ale mamy jakieś nowe rzeczy. I właśnie tutaj mamy te nowości, czyli jakieś chyba korektory i jakieś podkłady. I tutaj co to jest? A widzicie, jakiś też korektor, podkład, tutaj mamy jakąś paletkę. Hybro Gel, woda, o proszę, jakiś, no powiem wam, że sporo się działo, dawno mi nie było, tutaj mamy nową paletkę, fajne opakowanie, to na pewno, mamy tester, więc za chwilę wam postaram się pokazać, jak to wygląda, tak. No i tester prezentuje się tak, no muszę wam powiedzieć, że nie ma lipy,
jeżeli ktoś używa zielonych cieni i pasują komuś zielone cienie, to na pewno jest to fajna opcja. Patrzę, czy nie pachnie ziołem, ale nie. Bardzo mi się podoba ten bud i ten tutaj, ale strasznie są, no i tak myślałam, strasznie są brokatowe. Z tego względu ja na przykład już bym wam nie poleciła, ze względu na to, że będzie się wam bardzo osypywać. Także to tutaj mamy co? Blow out mascara z czymś tam, czekajcie, zaraz się jej przyjrzę, nie wiem z czym. Taka mascara, blow out high volume mascara. Także też nowość. Tutaj mamy te nowości. Cannabis. A, widzicie. No właśnie. Już wiemy z czym. Nie wiem tylko, co to ma nam dać na nasze. Na nasz porost, nie wiem, rzecz, czy co? W cannabis sativa. Idziemy dalej. Co my tu jeszcze mamy? No tutaj właśnie ta cała nowość. Yes. Yes. Like, I to like quite... So, like, it's canopy. Well, it's for aha, tutaj paletka po prostu narysowana. Tutaj już widzę jedną fajną rzecz, zaraz się jej przyjrzę. Tutaj też są nowe paletki. Tutaj widzę też jakieś nowości. Też ich nie widziałam ostatnio. A tak to poza tym chyba... Nic ciekawego. Lakiery do paznokci i nowa seria pomadek powder matte, matowe, czyli nie dla mnie. Lakiery do paznokci. Tu fajnie zapakowane, ale tak trochę kiczowato. Ładnie z daleka, ale kiczowato z bliska. No i to mnie tylko tak troszeczkę interesuje, jakby to wyglądało na ustach. Czy to jest jako topper, czy to jest stone lip topper? No właśnie, tak myślałam. Zobaczę, czy jest gdzieś jego tester, jakby fajnie wyglądał, to mogłabym sobie go sprawić, ale widzę, że nie ma chyba testera. Ale ze strony mogę zaryzykować ewentualnie. A reszta wygląda tak. Także z nowości mamy tutaj kilka. Na przykład tą, tej nie widziałam. Połamała się komuś. Więc ja już nie chcę przedobrzyć. Tu fajne, wiesz co to jest, słuchajcie. To jest taka paletka, ale... Jakaś taka śmieszna. Taka, o dobra, nie chcę już, nie chcę ściągać, bo za chwilę pewnie zwalę. Ale tak to będzie wyglądało. No nie będę wyjmować, bo nie ma testera, jak widzicie. Mam tu jakieś halloweenowe, tych rzeczy akurat ja totalnie nie lubię. Dla mnie jest to takie już naciąganie. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o Revolution. Za chwilkę będę chciała tylko zobaczyć sobie, słuchajcie, właśnie ten błyszczyk. I za chwilę się do was odezwa. Które oczywiście używacie, słuchajcie, dalej albo rzęsy, albo pazury. Zobaczcie, jakie piękne. Wyglądają bardzo, bardzo naturalnie. No ja już bym się na pewno pokusiła, słuchajcie, na te. No, te już by zagościły u mnie w torebce. Te fajne, ale raczej takie wakacyjne, nie na co dzień. No i to chyba na tyle. Z Nyxa. Co tutaj mamy z Nyxa? Nie wiem, no waham się nad tym toperem, bo nie widzę jego konsystencji. Ale liczę na to, że jeszcze gdzieś tu będzie stoisko. Coś tu nam przeszło. Maybelline nam przeszedł przed nosem. Elf. Co my tutaj jeszcze mamy? To jakieś zestawy, zestawiki, bomby, bombeczki. Ale mnie akurat nie interesujące. Tutaj jest właśnie I Love Revolution, ale to jakaś właśnie seria, słuchajcie, taka jakaś... O! Ale to chyba właśnie halloweenowe jakieś, słuchajcie, wydania są. Blood. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Może to jest wersja halloweenowa, ale słuchajcie, bardzo fajna też na co dzień. Naprawdę. Bardzo, bardzo fajne kolorki. No, ta akurat naprawdę fajna. I tu widzę, że slime, czyli tutaj mamy jakieś takie jaskrawsze. Coś mi to przypomina. Przypominają mi one coś, ale nie wiem co. I tak samo te tutaj. Też mi coś to przypomina, słuchajcie. Teraz spróbujemy otworzyć sobie tester. Jak mi się uda oczywiście. Czy sobie zaraz złamiemy pazura. A, rozświetlacz. Rozświetlacz taki, ale bardzo jaśniutki. Tutaj co? Czekajcie, bo ja zaraz po prostu coś tu porobię. Też jakiś rozświetlacz. Aha, bardziej w brąz. A, czyli rozświetlacze. Nie doczytałam, a wam już mówię. Wciąż to paletki. I całkiem biały. Biały to nie. Ale ten kolorek nawet wygląda bezpiecznie.
Myślę, że dla każdego. Maybelline. Może to Maybelline. Co my tutaj mamy z nowości? Tu coś mamy nowego. Superstay Ink Crayon. Czyli takie w kredeczce. I to jest coś mniej więcej chyba na wzór tego. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o kolor, no to jeżeli chodzi o mnie, no to tylko ta kredeczka tutaj jest fajnie wyglądającą.